uchwał, druk nr 289, projekt grupy radnych, referuje przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Skrzyński. Proszę Państwa, podobnie jak poprzednia uchwała dotyczy pełnej opinii do projektu grupy radnych w Ostrowicach w Krakowie. Tu na podstawie paragrafu 4 litera L statutu dzielnic nie będę czytał. Uzasadnienie podobne jak poprzednio. Opinie są zupełnie którego wódka, że Państwo chcieli rzucić okiem na mapkę, jaką ona nie jest tak dokładna, bo ona jest na czarno biała, ale ja to powiem. Słuchaj, mogę się. Otwieram dyskusję. Nie dziwię, że cię powiem. Proszę bardzo, Karolina Marszowska. Ten lokomotywą przy Błotkowicach. On tam jest. To jest stary. Czy ja powtarzam? Czy ja powtarzam? Nie powstają nowe. Nie robi, te projekty nie dotyczą. Drodzy Państwo, kochane Panie, powtarzam, te projekty nie dotyczą nowych inwestycji, tylko uzupełnienia braków istniejących. Nie widzę więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej grupy za tych 289? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Nie widzę, stwierdzam, że rada przyjęła grupę za tych 287. Druk 290. Projekt grupy radnych dotyczy opinii do ogródka do nas. Gorek referuje przewodniczący komisji, który proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, druk nr 290 w sprawie opinii do projektu ogrodu grupy Jablanowskiego, który jest Gorek w Krakowie. Które tak powiem, że ogródki u Gorek i Włoskowica znajduje się na działkę 260. Opiniuje się pozytywnie projekt ogródka jablanowskiego przy ulicy Ugorek w Krakowie. Bardzo otwieram dyskusję. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa rady jest za przyjęciem projektu uchwały za tych druk nr 291? 290, przepraszam. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Nie widzę, stwierdzam, że rada przyjęła projekt uchwały za tych druk nr 290. Druk 291, projekt grupy radnych dotyczy wózetki przy Bora Komorowskiego. Referuje przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nie mieliśmy możliwości wcześniej zwołania komisji, dlatego z tą grupą radnych. Te dokumenty doszły do nas w piątek, więc mamy to jako grupę radnych i WZK. Proszę bardzo. Tak? Wniosek. No są tutaj już Państwo. To ja próbowałem je przez tę stronę stronę. Aha, znaczy nie, bo to wnioski mam z tymi załącznikami, z całą tą dokumentacją. Tylko najpierw po tym pogłosowaniu. Jest podpisane, złożone wszystko. Więc teraz tak, pierwsza WZ-ka to jest opiniuje się pozytywnie ustalenie warunków zabudowy na inwestycje pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego nr 5 wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i parkingami podziemnymi, infrastrukturą techniczną jako uzupełnienie kompleksu budynków biurowo-usługowo-handlowych na działkach przy ulicy Bora Komorskiego w Krakowie. Wysokość tego budynku to jest 26 metrów. No tam istnieją, w tamtej części już istnieją budynki, chcieliśmy zawsze, bo no... Proszę o spokój. Państwo radni, słyszamy na głos przewodniczącego komisji. 26 metrów, niech Państwo policzy na piętro, jest 2,45, 2,50. Ale to są, to jest budynek usługowo-biurowy, więc biurowe są wyższe, raczej te powierzchnie. O tej koordynacji musimy przyjąć. No i tak... jak tutaj akurat powiedzmy większość tych budynków w tamtym terenie opiniowaliśmy pozytywnie. Teren był w fatalnym stanie, teraz to zaczyna jakoś ładnie wyglądać. To było, nie? Tak. I myślę, że nie ma tu żadnych przeciwwskazań członków tutaj osoby z grupy radnych, które podpisywały, to przeglądało sobie też tą dokumentację. Jak chcecie Państwo, mogę ewentualnie nie wiem. Jest tam jakieś dwoma skórek, tak, te rejony, te kwatro i ten inny. Druga strona, to nie jest to, co...
Po lewej stronie. Czy wszystkie wątpliwości są rozwiane? Tak. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały za artykuł druku nr 291? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w druku 291. Druk 292. Projekt grupy radnych dotyczy również Buzetki przy Alei Bora Komareckiego. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji Kamery Musi. Tu jest opiniuje się pozytywnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą nadbudowa budynków parkingu wielopoziomowego P z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, elektryczną, niskoprądową, techniczną, wodą, kanalizacją sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej, hydrantową, bla bla bla. I tutaj opiniujemy to pozytywnie. Też nie wiem, czy są jakieś pytania. Rozumiem, czy to jest ta sama strona, co każdy mówi. Nie, wystający garażon. Dobra, nie przemijam. Czy jeszcze jakieś głos dyskusji? No to jest całą instalację rzeczy. Nie widzę, przechodzimy za tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za artykuł numer 292? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały za artykuł numer 292. Drodzy Państwo, druk 293, projekt zarządu dotyczy korekty uchwały dotyczącej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy projekt uchwały, przyjęliśmy go ostatnio na kwotę 40 tysięcy. Mamy zwiększenie tej kwoty w tej puli o 54 350 zł, jakie jest pismo. Zarząd proponuje, aby wprowadzić na pozycję drugą na liście rankingowej zadań w tym zakresie zadanie pod nazwą dostosowanie przejść dla pieszych chodników i schodów terenowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. I tu bardzo proszę o poprawkę zarządu o dopisanie według wskazania dzielnicy. Mam pytanie. I jedynkę proszę skreślić. O 56 do 50. O 54. Czyli tam to zostaje. Zostaje tam to zadanie, czyli ogródek Śliczna-Meissnera 40 tysięcy i dochodzi nowe zadanie 54 350 zł. Takie mamy zwiększenie według pisma. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Karolina Mańkowska. Ja mam pytanie, czy my mamy jakieś chodniki, schody, gdzie można dostosować do osób niepełnosprawnych? Drodzy Państwo, proponuję przejść do kolejnego głosu w dyskusji. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za artykuł 293? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę za artykuł 293. Drodzy Państwo, druk 294. Projekt zarządu. W tej naszej uchwale wcześniej pojawiały się przy zadaniach planowanych na lata odległe źródło finansowanie pod tytułem zadania dzielnicy trzeciej Pani Czerwonej. To zostało zanegowane przez Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, więc zostałem poproszony, aby Rada Dzielnicy uszczegółowiła źródła finansowania. I ta uchwała, ta korekta z uchwałą stricte techniczną, nie zmienia się zakres zadań, lata realizacji tych zadań, czyli co do meritum nie ma żadnej zmiany. Zmiana polega na tym, że tam, gdzie mieliśmy zapis, że robimy to z zadań dzielnicy, jest to doszczegółowione z których zadań. Zadań powierzonych, zadań priorytetowych i tak dalej. Ta uchwała jest uchwałą czysto techniczną uchwałą, która co do meritum nic nie zmieni. Otwieram dyskusję. Mam pytanie. Proszę bardzo.
Chciałbym wiedzieć, jakie środki w tym roku wydano na realizację zadań wieloletnich oraz jakie środki zdjęto w tym roku planowanej realizacji zadań wieloletnich. A dlaczego to jest takie ważne, to zaraz Państwo powiem. Drodzy Państwo, z informacji, które mam z ZIKIT-u, to nie są informacje pochodzące ode mnie, bo od razu zastrzegam, żeby ktoś nie oskarżał mnie o ściemnianie. W tym momencie mamy w realizacji zadanie dotyczące miejsc parkingowych przy ulicy Miechowity. Tam jest dokumentacja sporządzona. Nie zaczęliśmy jeszcze realizować zadania parkingi przy Miechowity. Jeżeli chodzi o zadania wieloletnie, to robimy. Teraz tak, mieliśmy zadanie również park osiedlowy. Tam przesuwaliśmy kwotę przeznaczoną na to zadanie z tego roku, z dokumentacji, ponieważ dokumentacja jest finansowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Prądnik Czerwony. I jeżeli chodzi o te zadania wieloletnie, to jeżeli się nie mylę, to... Jeszcze nie zaczęliśmy, nie mam informacji, żebyśmy tam cokolwiek zaczęli. I w tym momencie, teraz jeszcze tylko patrzę, żebym coś tutaj... W tym roku będziemy robili, ale nie w trybie wieloletnim, tylko jeżeli zostaną na jakieś resztki z remontu chodników, to powinniśmy zrobić jeszcze chodnik przy ulicy Sabały, to jest paragraf 10. To zadanie, jeżeli zostanie faktycznie zrealizowane, to tu będziemy korygować tę uchwałę w tym zakresie. Drodzy Państwo, i tak wygląda stan tych zadań. Tak jak widać, to tak jak mówiłem w styczniu bodajże, czy na temat tej uchwały, ona nie jest realna i to jest problem. Znaczy jest prowadzone za dużo zadań na za duże kwoty i z uwagi na to, że te zadania się będą przesuwać w czasie, bo też harmonogramy są niestety założone, no wystąpi problem z finansowaniem tych zadań. To jest taka moja uwaga, którą zgłaszałem w grudniu do tej wersji uchwały i podtrzymuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 294? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? 3 osoby. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawartego w druku 294. Druk 295. Projekt zarządu. Drodzy Państwo, dotyczy korekty uchwały zadań priorytetowych na 2013 rok. Projekt uchwały budowaliśmy w oparciu o dotychczasową kwotę 552 tysiące. Przyszło pismo, w którym środki na zadania priorytetowe na dzielnicy 3 na rok 2013 zostały określone na kwotę 470 tysięcy, to jest o 82 tysiące mniej. Ponieważ w zadaniach priorytetowych mieliśmy w zasadzie tylko jedno zadanie, które no nie zostało do końca przez nas sprecyzowane co do najmniejszych detali, czyli doposażenie ogródków jordanowskich według wskazania dzielnicy kwota 100 tysięcy złotych. Dlatego ja proponowałem zarządowi, proponuję Państwu, abyśmy te 82 tysiące, to zmniejszenie środków zrealizowali właśnie na tym zadaniu, abyśmy zmniejszyli to doposażenie ogródków o 82 tysiące w ramach priorytetu. Co oczywiście na ogródki jordanowskie kwota z zadań powierzonych jak na razie pozostaje bez zmiany. Nie mam informacji, że te środki będą zmienione. Jak patrzyłem do WPF-u, mamy dalej 155 i 195 tysięcy. Także tu zmniejszylibyśmy to obcięcie środków przez miasto, które mamy. Otwieram dyskusję. Nie, no nie mamy ich, są zostały przydzielone 82 tysiące, tak? Co roku dostajemy pewną pulę środków na realizację poszczególnych zadań, tak dostaliśmy w tym roku, tylko że jest mniejsza od 2012 roku 82 tysiące. Tak? I tyle. Proszę bardzo, Łukasz Wątków. Do kiedy musimy podjąć uchwałę dotyczącą podziału środków na zadania priorytetowe w 2013? Do 30 września mamy projekt ustawy zgodnie z 30 września, no bo taką ostateczną oddać. Tak. Drodzy Państwo,
To są uchwały przewidziane na 2013 rok. Tak? Te zadania, do tych wszystkich zadań są wypisane wnioski i one idą po kolei do akceptacji. Tak? I na to zadanie zostaje nam, na to doposażenie obrótki, zostaje nam 18 tysięcy złotych. Możemy tak naprawdę dyskutować o tej kwocie 18 tysięcy złotych. Ewentualnie demolować pozostałe zadania, które mamy już uzgodnione, przedyskutowane i przegłosowane. No właśnie, to moje pytanie, bo rozumiem, że te 100 tysięcy to jest to te 100 tysięcy, które miały być na ślepą kamerę, które zostały przeznaczone na ulotki jordanowskie. Dlaczego nie zostały proporcjonalnie zmniejszone niektóre zadania, na przykład wydawanie biuletyn dzielnicy, dni dzielnicy na przykład, czy inne zadania o jakieś kwoty, a tutaj akurat jedno zadanie, które z tego co pamiętam w ostatnim zarządzie okazało się być bardzo potrzebne, aż tak potrzebne, że zostało inne zadanie anulowane. Dlaczego ucinamy tylko jedno zadanie, a nie próbujemy tego tak bardziej demokratycznie podzielić na innych zadania, czy mamy tych zadań ponad 30, cięcie tu 2 tysięcy, tu 5 tysięcy, na przykład w dzielnicy, czy z biletem, czy z innych rzeczy, wtedy moglibyśmy tą kwotę zmniejszyć do 82 tysiące, ale jakaś to byłaby mniejsza kwota. Więc czemu to tylko jedno zadanie zostało pomniejszone, a inne zadania zostały nienaruszone? Ponieważ na przykład biuletyny, wydawanie biuletynów, należy się spodziewać, że kwoty tych targów będą na tym poziomie jak w tym roku. Jeżeli obetniemy 2 tysiące, to po prostu zwalimy to zadanie. Jeżeli zmniejszymy jakieś kwoty na przykład na realizację zadania pod nazwą park osiedlowy, po prostu nie zrealizujemy tego zadania. Natomiast zadanie, które tu powstało, jako doposażenie obrótki jordanowskiej, te 100 tysięcy złotych, było to zadanie, które przyjęliśmy poprawką. I tutaj nie było to zadanie doprecyzowane w detalach, co chcemy robić, tak? A pula środków na obrótki jordanowskie jest zabezpieczona w zadaniach powierzonych. Stąd moja propozycja, aby nie nadmuchiwać balonu obrótki jordanowskie, skoro te mamy tam 300 tysięcy, dlatego moja propozycja jest, aby te obrótki z priorytetów ściągnąć, ponieważ to zmniejszenie środków 82 tysiące gdzieś jesteśmy zobowiązani wykazać, zrealizować. Dobrze. A jakie mam jeszcze ostatnie pytanie? W przyszłym roku zadań powierzonych i priorytetowych będzie przeznaczać na tę dzielnicę. Jaka to będzie kwota? Proszę mi przypomnieć. No nie pamiętam w tym momencie. Ale to jest około 40 tysięcy. 20 z powierzonych, 20 z priorytetów. Tak, coś takiego. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakiś głos dyskusji? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku 295? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawartej w druku 295. Drodzy Państwo, w ten sposób zakończyliśmy procedowanie projektów uchwał. Czy są jakieś uwagi do protokołu z sesji z 28 sierpnia? Nie widzę. Drodzy Państwo, a zatem zgodnie z uświęconą latami tradycją otwieram listę mówców, wnioski, oświadczenia i komunikacje. Piotr Majak, Mateusz Grosz, Dominik Jaśkowiec. Dobrze, bym muszę wziąć taką kamerę. Stanisław Strzyński. Jeszcze ja czy ktoś jeszcze? Nie widzę, zamykam listę. Kolejności pierwszy, pan Piotr Majak. Ja mam pytanie odnośnie do prawie pierwszy z ulicą Gdańską. Ulicą Gdańską. Dokładnie. Drodzy Państwo, ja się ulicą Gdańską nie zajmowałem do tej pory w ogóle. Jest to zadanie, które prowadził radny miasta Dominik Jaśkowiec. Ja nie chcę się, że tak powiem, wtrącać w coś, czego nie prowadziłem od początku, żeby gdzieś coś przez przypadek nie narozrabiać. I to pytanie myślę, że jest właściwe, natomiast adresatem, wydaje mi się, że właściwszym jest pan Dominik Jaśkowiec. Ja mogę zebrać informacje i przekazać. Piotr, natomiast no, proszę, pan Dominik może mi opowiedzieć na ten temat. No, jak będzie go kolej. Zapytaj się, żeby to w tym miejscu być. Mateusz Drosz. A nasz Miechowity, gdzie jest? Według tej uchwały, co żeśmy głosowali. To jest to, co byliśmy na... Tak. To jest na łuku tam
Mateusz teraz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, to jest coś przyczyną, o którym już tutaj rozmawialiśmy pod koniec lutym zeszłego roku, właśnie zakończył grudniu. A te działania do budżetu państwowego listopadowego proszę o przesyłanie do 10 października. Tyle? Dziękuję bardzo. Pan Dominik Koniec. Na początku o tym, co chciałem powiedzieć, to tak analizując te zadania wieloletnie. Przejdźmy. To nie jest to ważna sprawa. I Państwo, mieliśmy 4 zadania wieloletnie, które tutaj to sprawdziłem. Tak, może dla Państwa też będzie jakaś informacja. Z tych 4 zadań wieloletnich 2 mają spóźnienia już w realizacji harmonogramu, kontrolowa. Jedno zostało faktycznie zapłacone, dokumentacja przez spółdzielnie i jedno jest realizowane zgodnie z harmonogramem. I teraz za te 2 zadania musimy zapłacić w kolejnym roku 2013 ze środków dzielnic. W 2013 roku dochodzą kolejne zadania nowe do realizacji. W związku z tym będziemy mieć w przyszłym roku zapłaty zobowiązania z tego roku, plus kolejne. Jak się Państwo domyślą, w 2014 roku znowu powtórzy się sytuacja z 2012-2013 roku i otóż wystąpi efekt kuli śniegowej, który spowoduje, że w pewnym momencie nie będziemy w stanie pokryć środkami finansowymi będącymi w gestii Rady Dzielnicy zadań wieloletnich. W związku z tym zwracam uwagę, że ta uchwała jest wielką fikcją, co więcej ta uchwała jest szkodliwa, ponieważ ona blokuje możliwość na przykład wprowadzenia przebudowy ulicy Radomskiej bezpośrednio z budżetu miasta Krakowa. Przy czym kwota na przykład, która tu jest założona na przebudowę ulicy Radomskiej, to jest kwota, to jest bardzo szokująca, chyba 1 000 000 zł. Przy czym z moich informacji, które ja mam, przebudowa ulicy Radomskiej została wyceniona na 5,5 miliona złotych. W związku z tym kolejny element fikcji w tej uchwale. Czyli tak nie wiem, to jest pod rozwagę. Myślę, że taka rada zastanowiła, czy takiej uchwały nie skorygować, może jeszcze nie teraz, ale za rok na pewno. I spojrzeć sobie prosto w oczy i zastanowić się, które zadania radzić, które walczyć o wprowadzenie do budżetu, które zrezygnować. Ponieważ w pewnym momencie będzie tak, że będziemy płacić za zobowiązania zeszłoroczne plus kolejne dokumentacje i będziemy mieć fajną, dużą ilość sympatycznych papierków, których niewiele wniósł. Sygnalizuję to teraz, bo jest czas jeszcze na działanie. Natomiast do pytania Piotrka Majaka, to informuję, że po pierwsze cały czas trwają intensywne wysiłki w celu ukończenia dokumentacji projektowej na ulicy Gdańską. Kiedy ma to było to spotkanie? W zeszłym tygodniu, w czwartek, nie? Tak, w czwartek. Było, Pani Prezydent, to też spotkanie na moją prośbę zwołane, na którym przeanalizowaliśmy stan prac. I sytuacja wygląda tak, że 1 października będzie wydana ponownie decyzja z RIT na tą ulicę. Oczywiście mieszkańcy już poinformowali, że będą się odwoływać. W związku z tym należy się spodziewać kolejnego odwołania do wojewody od tej decyzji. Przy czym jest teraz nadzieja, że ta decyzja zostanie wydana zgodnie z wcześniejszymi założeniami, znaczy zgodnie z tym, co wojewoda wcześniej zanegował, więc prawdopodobnie na pewnie 90% można tak domniemywać, że tym razem odwołania staną się nieskuteczne. W związku z tym myślę, że gdzieś około grudnia powinniśmy mieć papiery prawomocne, ostateczne, obowiązujące i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, która wprowadziłem 4,5 miliona złotych na przyszły rok na ten cel, będziemy mogli w przyszłym roku przystąpić do przebudowy tej ulicy. To jest wariant optymistyczny. Wariantów pesymistycznych się nie wypowiadam. Szczególnie mówię, dlatego że nie chciałbym, żeby jakieś szersze informacje trafiały poza grono radnych, no ponieważ spodziewamy się licznych odwołań i po co. Te same osoby się będą. Tak, te same osoby zawsze i te same osoby zawsze. Chodzi cały czas o ten sam śmietnik, którego część właścicieli jednego z budynków notorycznie uważa, że przy budowie ulicy powinno się już budować śmietnik i za pieniądze gminne powinno się wybudować parking tylko do ich dyspozycji. I oni cały czas się odwołują i cały czas szukają
szukają dziury w tym projekcie, bo uważają, że jak ten projekt wywrócą do góry nogami, to następny, który gmina zrobi, będzie ich zachcianki spełniał. Otóż nie, ponieważ jest to droga publiczna i ani śmietników prywatnych, ani parkingów prywatnych budować zgodnie z przepisami nie można. Tyle. Dzięki Dominiku za sugestię. Opinię. Następny głos pan Kaczyński. Proszę Państwa, jak krótki komunikat dla członków Komisji Infrastruktury. Tak, w mailowe zostałem, co przypominam, w środę o 17.30 komisji. Dziękujemy za sprawozdanie. Ja, jeżeli mogę, to korzystali Dominik odnośnie ulicy Jadwarza. No, mieszkańcy właśnie z ulicy Ledyca, na jakim etapie jest, jeżeli jest jakaś konstrukcja zrobiona, czy projekt, bo stanęło na tym, że miała być ta przebudowa, mieszkańcy nic nie wiedzą, no i bombardują mnie telefonami. Jest tam, mogę się dopisać do listy? Nie, może odpowiedzieć. Dobrze, to mogę odpowiedzieć od razu. Wiesz, no, bardzo podobny jest stan zaawansowania co do ulicy Gdańskiej i też w tym roku powinniśmy mieć dokumentację gotową i pewnie też będą odwołania i też pewnie to pójdzie do wojewody, bo tam jest mieszkańców jednego bloku się bardzo nie podoba. Też te szczegółowe rozwiązania są przeciwni budowie, w związku z tym pewnie to też pójdzie do odwołań i zobaczymy, co powie wojewoda. Tak, dokładnie to. Lepsza sytuacja jest z ulicą Dominikanów i Rezydową, bo najprawdopodobniej w połowie tak będziemy mieli prawo mocno ostateczną decyzję i jeszcze jest szansa, że będzie to się czekać. Znaczy, że Jęcarza nie ma co liczyć na to, że w 2013 roku. To będzie zależało od tego, czy będziemy mieli papiery. Jeżeli będziemy mieli papiery na tą ulicę w sensie fizycznym, czyli wszystkie pozwolenia gotowe, cały projekt i przejdziemy te wszystkie odwołania, całą procedurę, to wtedy jest szansa, że w 2013 roku zaczną się roboty. Natomiast jeżeli nie będziemy mieć tej dokumentacji, to nie będziemy mogli zacząć pracować. Kolejny ma głos, pan przewodniczący. Drodzy Państwo, ja mam tylko do zasygnalizowania jedną rzecz. Mieliśmy zadanie pod tytułem zakup kamer osobistych dla Straży Miejskiej Policji. I przyszły pisma i dotyczące jednej służby i drugiej służby, aby dzielnica się z tych zadań wycofała. Pierwszy mail od pana dyrektora Młota był w treści, no tak skracając, nie opiniujemy pozytywnie tych zadań, proszę je zaopiniować. Więc zapytałem, dlaczego mamy zrezygnować z tych zadań. Więc jeżeli chodzi o policję, nie dostałem takiej dobrej, merytorycznej argumentacji, dlaczego mielibyśmy się wycofać z tego zadania. Natomiast jeżeli chodzi o Straż Miejską, sprawa poległa na opinii prawnej. Opinia GIODO, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, mówiła, że nie jest doprecyzowane, czy Straż Miejska może rejestrować dźwięk. Straż Miejska skierowała to do radców prawnych o dodatkową opinię, no i radcy prawni nie pozostawili tutaj cienia wątpliwości. Straż Miejska nie może rejestrować dźwięków. I faktycznie zadanie kamery dla Straży Miejskiej jest nie do zrealizowania. Jeżeli chodzi o policję, tutaj są też naciski, aby zrezygnować z tego zadania. Natomiast policja jest gotowa. To pozostawiam do Państwa rozwagi. I również dyrektor Młot zanegował nasze zadanie priorytetowe 5000 zakup materiałów biurowych dla policji. Wydział stoi na stanowisku, że policja ma dość środków na materiały biurowe, a my powinniśmy pieniądze przeznaczać na działania związane stricte z bezpieczeństwem, a nie z materiałem biurowym. I to chciałem tylko zasygnalizować i dyskusję na ten temat proponuję również odbyć na następnej sesji konkretną rozmowę. Na pewno zarząd przedstawił. Dokładnie tak, dlatego to wszystko się dzieje na przyszłej sesji. Będzie posiedzenie zarządu połączone z Komisją Praworządności. Będziemy się starali wypracować jakąś propozycję. Dzięki za talerz. Ja mam coś do Rafała, do przewodniczącego pytanie.
jak tam wcześniej właśnie z tym kontrolą tej na Olszewickiej 1, jak tam Straż Miejska była i też z tym kontenerem, jak to wyszło. Bo tam zgłaszały. I sprawdzili, wszystko jest ok. Wszystko jest zgodne. Wszystko jest zgodne z prawem. Zgodne od, jeszcze tam przy brogach jest ten nowy budynek, który się buduje. Tam był połączony patrol policji i Straży Miejskiej. I Straż Miejska też nie do końca ma wszystkich kontrolę. Weszli, na wszystko są papiery, wszystko jest zgodne z prawem. Nie ma tam, mówiąc kolokwialnie, to oczywiście. I